oglądają kolegów. Jest 600 jest. Ej, mordo! Mordo! Siema, z nami, jak ty masz? Sekwento. Sekwento. Co? Proszę, wariacie, sekwento. Sekwento. Jakaś amerykańska ksywa, ja mam nie, problem nie. z amerykańskimi. O, to może zaczniemy od pochodzenia tej ksywy. No to ja nie wiem, to mój kolega wymyślił, że nie, tą ksywę. Jaki kolega? Kolega, mój ziomuś. Ale jaki? Ale Alan? Nie, nie, nie. Alan taki to jest twój ziomek? Alan to mój ziomuś, no. Co, mój przyjaciel? Mój też. A bardziej stójka czy parter cię interesuje? To i to. Kalafiorów nie masz? Nie mam, nie mam. Czyli dopiero zacząłeś trenować? Dopiero zaczynam trenować, ale zawsze zaś się biłem na ulicy, wiesz co chodzi. A ulicznik jest też. Ulicznik. Też jesteś ulicznikiem? Kolejny to nie takim sami, sami ulicznicy. No inaczej, ja oszukuję się, to było coś takiego, że wiecie, gdzieś jakieś zdarzały się sytuacje, jakieś wymiany na początku słowna, a potem szło do rękoczynów, ale no wiadomo, to tego nie mogę zarejestrować. Jakieś tam jeszcze stare filmy na przykład z liceum są tam, chociażby... Mamy cztery, nie wyglądasz. A są filmy nawet, jak się lałeś w liceum. A ty z czego jesteś znany, że tak powiem? Ja z Twitcha. Streamujesz? Streamuję, gram. Streamujesz? W różne gierki. Grasz na FIFA? Grałem w FIFA, bardzo dużo gram w FIFA, no. Też tam wyjebałem trochę kasy. Ale jak wyjebałeś trochę kasy? No te paczki. Wariacie, to ty nie handlujesz? Ale nie, ja tam miałem typu, kurczę, chciałem tą osobę, uzbierała się jakaś kwota i na przykład, nie wiem, co kupiłem tego MVP, bo on jednak jest silną tą kartą, nie oszukujmy się. Chcąc, nie chcąc, tego lubi, najlepsza lubi. Karta w całej FIFA, jeśli chodzi o... Overall. Czy o tempo? Nie, jeśli chodzi o grę. Czy ty już masz prezent dla Alana? Dla Alana? Dlaczego? Ebe takie pytanie nam wysłał. Alana mam prezent? No mam dla niego prezent, no. My też mamy. Na święta? Ale masz. A co na masz, święta? Możesz nam zdradzić czy nie? A w sumie wyjdzie przed świętami. Przed świętami, nie mogę ujeść. Nie dobra. Wszystko dobrze, tylko że szkoda, że kolega Alan. Chociaż dobra. Dzisiaj miałem być miły dla wszystkich. Tak, tak, dzisiaj mieliśmy być mili, dzisiaj święta. No to nie, to w porządku chłopak. I ulicznik do tego, nie? Mówi, że jest słodki jak ananas. Bierze go do buzi jak banana. Czyli mówisz, że stawiać na ciebie. Dla mnie moim zdaniem warto. No słuchaj, powiedz tak, jeśli ja wygram, przed czasem... A jeśli postawię 1000 zł i przegrasz, to oddasz mi powiedz mieszanko? Tak, mój ziomek stawia ten... ode mnie chyba 5 tysięcy czy 10 tysięcy na mnie. Milioner. No nie, chodzi to. Ale słuchaj, jak postawisz, tysiąc i przegrasz, to ci oddam tę kasę. Jeśli postawisz, mamy to. Ale czekaj, czekaj. No. Ale jeśli wygrasz, to dzielisz się pół na pół. Nie mam problemu. Dobra, dobra. Pasuje. Okay. Elegancko. No, gitara. Nie no, Julka się do kolejnego pindrzy, no ja pierdolę. Pęka ci serce. Płacz. Płacz, płacz. Zoro. Zoro, co jest? Ja pier... Nie no, ja nie mogę z nią. Ja nie mogę z taką kobietą być. Dobrze, że Maja zaraz przyjdzie. O nią powalczę. Ej, do Maji duża kolejka, nie? A który przystojniejszy? Już cię Maja lubi. Ja odwrócę na ten. Nie, no bardzo ładne. Obydwoje jesteście super. Fajnie, od razu po trzech słowach super. To mi się podoba. Nie no, z wyglądu. No jeszcze nie wiem jak z ten, jak z charakteru, nie? Czyli w twoim typie można tak, powiedzieć. Tak. Serio? A właśnie miałem pytać o to, ej, fajnie, fajnie, dobrze się zapowiada. Jesteście ojcem i synem, o tym samym chcecie gadać. Dobra, dajemy. Nie, no to już my już cały dajemy. Czas, patrz, bo to jest EBEB, wiesz, to nie jest typowy wywiad, tylko tak sobie gadamy na luzie. A, okay. Wiesz, co chodzi, oglądasz dobra. Nasz kanał? Tak, zdarza mi się, zdarza i te podsumowania też oglądam. A oglądałaś Kanapowców? Weź, nie. Jak powiedzieliśmy, aha, bo nie będziemy cię oszukiwać, musisz no powiedzieliśmy, nadrobić. Że wygrałaś konkurs poprzedniej atencjuszki, poprzedniej konferencji, tak. Ale na Prime. Zepchnęła cię na drugie miejsce Esmeralda Godlewska. Kojarzysz taką postać? Kojarzę, o to chcieliśmy cię zapytać. Kojarzę, no ona chyba w taki bardzo niepochlebny sposób, bardzo niepochlebny, bardzo głupi sposób się wypowiadała o Natsu, nie? A masz jakiś pomysł, jak utrzymać popularność gal freak fightowych bez robienia właśnie takich dymów? Tak, mieć osoby, które potrafią na przykład złożyć zdanie. Kurwa. O. Ja bym się nadał. No dokładnie, ja zapraszam. Weź się przyprać do Warszawy. Ja jestem w Warszawie, już teraz mieszkam w Warszawie. No i pięknie. To wpadamy na domówkę. Maja, gdzie ja ten... mam malutkie. My mamy dużą chatę. Tak? My też no. Jesteśmy malutkie. Maja, zapraszamy, zapraszamy cię oficjalnie na Kanapowców następnych. Dobra, to jest takie komentujecie? Tak. Tak. Ale to nie będzie, że ja jestem atencjuszką, czy coś? Nie, no. Nie, no tam nie, właśnie no słuchaj, będziemy gadać tak jak jeśli tutaj, chodzi o atencjuszy, to ja jestem, ja mam miano największego atencjusza. Ty masz miano największego? Tak. Mówi, że jest słodki jak ananas, bierze go do buzi jak banana. Zaraz bierzemy Matthew Murana i macie materiał roku. A co ty podsłuchujesz to i mnie podglądasz? Mati, dawaj dwie minutki do nas, bo my byliśmy drudzy, pamiętasz? Nie, ja byłam druga. Ja bym cię nie oszukał. Ja na wejściu stałem. Tak?
Czy walka Jacka Murańskiego z Marcinem Najmanem będzie również walką o prawa rodzicielskie? Ale chciał być Mesjasem i chciał uwolnić internet od twojego taty. Tak, o co tu chodzi? On jest przecież polskim prezesem związków freakfightów. Troszeczkę mu się odkleiło. No właśnie on blokuje Michała, dlatego Michał cały czas nie może w frikach zawalczyć. Jest blokowany. Hamuje przez dymy. On cię blokuje? Hamuje dymy. Blokowany przez prezesa. On chce do KSW. Ja zaproponowałem mu walkę. Ale jakie KSW? Ale to KSW, KSW w postaci tego, że w tej bajce były smoki, czy co? Kończąc temat religii, bo on jest spalony. Wiesz o tym, że ja mu dałem pracę, nie? Wiem. Ja nawet ten temat... Ale słuchaj. Okay. Poruszyłeś, widzieliśmy. Poruszyłem ten temat, bo aż mnie to... Ale mnie też to zabolało. Ale co jest najgorsze w tym wszystkim? Mhm. Że on pakował sałatki. Ja zobaczyłem w nim potencjał. Duży chłopak. W Anglii. Silny. Tak. Mówię, dostaniesz fuchę, będziesz ochroniarzem. Kamizelkę załatwiłem. I na drugi dzień on nie przyszedł do roboty. Ale to... A ja ZUS płacę. Michał, to, że nie przyszedł... Przeliga. Słuchaj teraz tego. Ja mam dla ciebie prezent i ty masz jutro o godzinie 9 być w pracy. Teraz patrzymy z oczu specjalisty. Co poprawiłbyś w Michale, jeśli chodzi o medycynę estetyczną? Zajebę jemu, a później... To jest o TBE pytanie. EBE! Ale on mi nie mówił. Zacząłbym od włosów. Aha, przeszczepił. Myślałem, że uszy. Nie, uszy są spoko, kalafiory, nie? Uszy jak nie są aż zawjebane, takie mocno odstające, to nie, to są spoko, moją brat też pękał. Czyli zbijasz się ze mnie, że mam mocno odstające uszy. Na przykład zabezpieczasz uszy, nie chcesz kalafiorów? Kurwa mi się robią w to, ale w chuj się nie wygonię robi w nausznikach, nie? Bardzo nie wygonię. No i staram się nie robić. Jak będziesz miał kalafiory, to już mi się robi z tej sprawy. Na balety wchodzisz bez biletu. Kurwa, dobra. Ogólnie, im więcej gadamy z tymi frikami, tym bardziej w porządku się wydają. Z Sejczem to też normalnie. Mówi, że jest słodki jak ananas. Bierze go do buzi jak banana. Mamy parę pytań od widzów. Czy ty byłeś, Alberto, na tej randce z Natsu? Marcin, weź zatkaj uszy na chwilę. Bo to jest w końcu niewyjaśnione. A on był ustawiony z Natsu? Nie, on był... Natsu to jest laska Dubiela. No. I było tak, że jak Alberto wygra z Dubielem, to bierze jego laskę, wiesz, na wyjście jakieś. Ale to był na śniadanie. To było coś mocnego. I Alberto wygrał z Dubielem. I co, byłeś czy nie? Wiesz co, odpuściłem tą walkę, tą randkę po walce wygranej i jakby cieszę się, że taką decyzję podjąłem ogólnie na zimno, na gorąco, przepraszam, po walce od razu. No bo ludzie to też fajnie odebrali, a Marcin jakby, wiesz, stawiał opór do końca, każdy myślał, że ja go w pierwszej rundzie załatwię, więc jakby każdy tutaj, wiesz, fajnie wyszedł. Fajnie wyszedł na tym, tak. Dobra. Ja bym poszedł. Ja też, wiesz. A Natsu czy Fagata? Nie, no wydaje mi się, że... Właśnie. Nie, no tak, no ja mówię, że wiesz, która bardziej by ci się podobała. Nie, no Natsu, wiesz, Natsu? Bardziej jest dojrzała, moim zdaniem. Mówi, że jest słodki jak ananas. Z którego państwa pochodzi Święty Mikołaj? Laponia, nie? Z Laponii. Laponia. Który prezydent Stanów Zjednoczonych zagrał w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku? Donald Trump. O nie, nie wiem! Skup się. Nie wiem. Czekaj. Kevin Sam w Nowym Jorku. Który prezydent zagrał? Stanów Zjednoczonych? I podpowiemy ci, że on później został prezydentem. Trump? Trump. Trump. Donald Trump? Dobrze, Donald Trump. Trump. Elegancko, to jest wszystko. Tak, tak, to jest ogarnięty chłopak. Widzisz, nawet chłopacy z ulicy jacy mogą być ogarnięci. Nie wiem, wy będziecie ze mnie memować, ja już to wiem. Ulica Sezamkowa. No, ulica Sezamkowa, tak. Ja na ulicy Sezamkowej byłem w którymś odcinku specjalnym. Ale zawsze jakaś. Chrześcijanie na święta przystrajają choinkę. Co przystrajają katolicy? No też choinkę. Katolicy to są chrześcijanie. Choinkę. Co? Jeszcze raz. Chrześcijanie... Jeszcze raz, no mów. No. Chrześcijanie na święta ubierają choinkę. No. A co katolicy ubierają na święta? Nie wiem, kurwa. To jest podchwytliwe pytanie. Dobrze. Prawda. Kto napisał opowieść wigilijną? O, oh, wow. Albo alternatywa, kto był głównym bohaterem opowieści wigilijnej? Scrooge. Nie mógł, Dickens napisał tego? Dobrze, pierwszy wiedział, kto napisał. Brawo. Fighter. No co się ze mnie śmiejecie? Ja nie jestem taki, wiecie, Street Fighter, że chodziłem na ustawki czy coś, no nie? No nie? My również nie. No ja nie mówię, że ten. Ja na przykład siedziałem zawsze w pierwszej ławce i ręka na stół w górze. Byłem prymusem. Głównym bohaterem był Ebenezer Scrooge, a napisał ją chyba Hans Christian Andersen. O, nie wiem. Dobra, to kto był głównym bohaterem powieści wigilijnej?
Czekaj, a to jest polskie? Kto napisał opowieść wigilijną? Dickens. A czytałaś może od zwierząt do bogów? Nie. Bardzo dobra książka, tak? Polecam. Dobra. Teraz czytam Mój mały zwierzaku. Ona jest... Maja, zaskoczyłaś. I to było seksistowskie już, nie? To już było seksistowskie, Maja. Ale tak lekko możemy. Nie, no to był żart. To był żart. To był żart. Wiesz, jak ale Maja jest bardzo mocna. No, taka bardzo mocny żart. Podsumowanie gali. Moje odczucia. Jakiej gali? Nie byłeś na gali, wariacie. Konferencji. Podsumowanie konferencji. Cały czas mi się myli. Moje odczucia, Michale. Dużo przyjemniejszy, przyjaźniejszy, kulturalniejszy klimat niż na Prime. Te dymy były dymy, była też merytoryka. Troszkę stypa, większymi momentami. Ale rozmowy z zawodnikami na dużo wyższym poziomie. Powiem ci inaczej, ja byłem zaskoczony tym, jak odbierali nas nasi rozmówcy, bo to była przede wszystkim rozmowa na luzie i to było tak, no nawet fajnie to wszystko wyszło, nie? Dobry wyjazd, podobało ci się? Było fajnie, nie? Tylko szkoda, że jestem głodny. Wracamy do domu. Pozdrawiamy widzowie EBB. Mówi, że jest słodki jak ananas, bierze go do buzi jak banana.